Jestem w kolejnym absolutnie niezwykłym miejscu związanym z Imperium Inków w dolinie rzeki Vilcanota na wysokości ponad 3000 metrów w Peru. Jestem niedaleko miasta Pisac i tutaj są takie słynne, mówi się, że to są ruiny, ale za chwilę pokażę Wam, że to tak naprawdę nie są ruiny inkaskie, tylko to jest miasto, które wygląda tak, jakby Inkowie mieli tutaj za chwilę wrócić. Na przykład te tarasy, które widać za mną. One są zrobione w zboczu góry. Tutaj wysoko w górach nie ma żyznej gleby, więc Inkowie schodzili na sam dół, tam nad rzekę, stamtąd nabierali ziemię i na swoich własnych plecach, pieszo, szli tutaj do samej góry i układali warstwy ziemi na tych właśnie tarasach wyciętych w zboczu góry, żeby tutaj móc uprawiać kukurydzę, ziemniaki, kinuę, kiwicze i wiele innych andyjskich specjalności. Uważa się, że to było miejsce, w którym król Inków, władca Inków, szczególnie dziewiąty władca Inków, czyli Pachacutec, przyjeżdżał odpoczywać, ale są tutaj miejsca ceremonialne, religijne, są święte źródła, są takie okrągłe spichlerze, w których przechowywano ziarna, narzędzia, ubrania i inne rzeczy konieczne ludziom, którzy żyli w Imperium Inków i którzy od władz dostawali wszystko, co jest im potrzebne do codziennego funkcjonowania. Są tutaj też świątynie i wiele innych budowli, które były używane też nie tylko w celach ceremonialnych i religijnych, ale również wojskowych, bo są tutaj takie specjalne obserwatoria, dzięki którym można było z daleka widzieć, co się dzieje i czy okolica jest spokojna. Więc jest to miejsce pełne spokoju i magii andyjskich gór. Zobaczcie, jak wygląda to miejsce. Zobaczcie, tak mieszkali Inkowie. To jest inkaska chata, zachowana w 100%. Brakuje jedynie dachu, ale dach był zrobiony z suchej trawy i dlatego tego dachu nie ma. Wszystko inne zachowało się dokładnie tak jak w czasach inkaskich. Inkowie nie mieli żadnych mebli, dlatego że meble nie były do niczego potrzebne. Dom nie służył do tego, żeby w nim przesiadywać. Dom służył wyłącznie do tego, żeby spędzić w nim noc. Czyli po zachodzie słońca, kiedy było ciemno i kiedy było już zimno, a jesteśmy wysoko, na ponad 3000 metrów nad poziomem morza, chowano się tutaj. Były skóry lam, które się rozkładało na ziemi. To jest akurat okno, ale tutaj są też takie wnęki, które nie są oknem. I to były, powiedzmy, szafy. Czyli tutaj można było położyć jakieś zawiniątko, albo zwiniętą skórę lamy, albo jakiś fragment ubrania. Inkowie spędzali tutaj noc i wychodzili, kiedy było jeszcze ciemno. Wychodzili i zrozumie to każdy, kto kiedykolwiek był wysoko w górach, w nocy albo nad ranem, kiedy jest przenikliwie zimno. Więc Inkowie wychodzili, kiedy było jeszcze ciemno i stawali twarzami na wschód i czekali na przybycie słońca.
I każdy człowiek, kto kiedykolwiek doświadczył tego niezwykłego uczucia, kiedy jest ciemno i zimno, tak zimno, że wydaje się, że powietrze kąsa skórę i nagle pojawiają się pierwsze złote promyki słońca, które najpierw złocą wierzchołki gór, a potem padają na skórę, dotykają skóry i człowiek czuje życiodajne ciepło, które przenika do niego, do wnętrza i wtedy czuje, że żyje. Para la...